Środa, 6 dzień kwietnia, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Piotrkowska prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo mające wyjaśnić przyczyny samobójstwa jednego z osadzonych w piotrkowskim areszcie śledczym. 47-letni Stanisław T. na swoje życie targnął się w nocy 30 marca. Mężczyzna w piotrkowskim areszcie przebywał od kilku miesięcy na wniosek prokuratury z Krakowa oraz Kielc. Oskarżony był podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie zbrojnej, handel bronią oraz 3 zabójstwa. Stanisław T. był umieszczony na oddziale mieszkalnym w sali bez monitoringu z 3 innymi osadzonymi. W nocy 30 marca podczas obchodu oddziałowy zauważył, że w sali brakuje jednego z mężczyzn. Obudzeni współwięźniowie znaleźli Stanisława T. powieszonego w części sanitarnej celi na pasku oddartym z koca. Osadzony ten przebywał w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim od października roku ubiegłego. Przez ten czas nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, był osadzonym spokojnym, poprawnie się zachowywał. Nic nie świadczyło o tym, że może targnąć się na własne życie. Stanisława T. na kilka dni przed samobójstwem w areszcie odwiedziła rodzina. Piotrkowska prokuratura wszczęła już śledztwo w kierunku ewentualnego nakłaniania osadzonego do samobójstwa lub udzielenia mu pomocy oraz w kierunku ewentualnego niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru nad więźniem. Wyniki sekcji zwłok wykluczyły udział osób trzecich. To kolejne samobójstwo w piotrkowskim areszcie. Do 2 podobnych zdarzeń doszło 2 lata temu. Dziś od samego południa studenci, lekarze oraz przedstawiciele fundacji DKMS zachęcali do rejestrowania się w Banku Dawców Szpiku. Rejestracji dokonało kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Do sali, gdzie zorganizowano punkt rejestracji, co chwila przychodziły osoby chętne do oddania próbki krwi, będące początkiem rejestracji jako dawcy szpiku. Jedną z nich była Marta. W ten sposób chce pomóc innym. Jak mówi, od dziś jest gotowa w każdej chwili oddać swój szpik. Czeka na telefon z informacją o tym, że jest zgodność. Na pewno już się nie wycofa z podjętej dziś decyzji. Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, będzie radość, że będę mogła komuś ratować życie. Polski rejestr dawców Fundacji DKMS stale się powiększa. Obecnie w banku są dane 130 tysięcy osób chcących pomóc chorym na białaczkę. Z tego 50 osób już pomogło wrócić swoim genetycznym bliźniakom do zdrowia. Jednak polski rejestr nadal nie daje szans wszystkim chorym. Cały czas jest tak, że połowa osób zakwalifikowanych do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego niestety nie znajduje swojego dawcy. Znamy takich pacjentów, dla których nie można znaleźć dawcy wśród 17,5 miliona zarejestrowanych osób na świecie. Czekają już kilka lat. My strasznie za nich trzymamy kciuki i rzeczywiście mamy nadzieję, że w końcu kiedyś ten dawca dla nich będzie i że to będzie już niedługo. Dlatego tym cenniejsze są akcje, takie jak dzisiejsza, zorganizowana przez studentów piotrkowskiej filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Rejestracja jednej osoby trwała zaledwie kilka minut. Aby wpisać się do banku, trzeba było wypełnić ankietę oraz oddać próbkę krwi. Za około miesiąc do każdej z osób dziś zarejestrowanych przyjdzie potwierdzenie wpisania danych do banku. To od tego momentu można zostać dawcą. Niektórzy się boją oddawania krwi, wiadomo, bo jednak jest jakiś strach, jest jakaś obawa, a także i później są jakieś takie różne przesądy, że to sprawia ból. Jednak no, trzeba po prostu to przemyśleć samemu, poszukać informacji, dowiedzieć się trochę więcej na ten temat i to musi być taka świadoma i odpowiedzialna własna decyzja. Warto, bo można bez żadnych konsekwencji i bez żadnych kosztów pomóc drugiemu człowiekowi uratować życie. Kto chciałby wpisać się do rejestru dawców, ale na dzisiejszą akcję nie zdążył, nic straconego. Na stronie internetowej Fundacji DKMS można zamówić specjalny zestaw rejestracyjny. Przypominamy, dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Wczoraj ponad 600 szóstoklasistów z piotrkowskich szkół podstawowych napisało egzamin końcowy. Najwięcej kłopotów sprawiła matematyka. Najmniej problemu było z pytaniami z polskiego oraz przyrody. Szóstoklasiści mieli 60 minut na rozwiązanie ponad 20 zadań. Większość z nich polegała na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi z 4 podanych. Były też zadania matematyczne oraz sprawdzające sprawność czytania i pisania. Tegoroczny egzamin, zdaniem uczniów z piotrkowskiej dwunastki, nie był trudny. Najwięcej kłopotów sprawiły zadania matematyczne. Zadania otwarte, te pierwsze były łatwe, natomiast ostatnie zadanie z matmy było trudne i nad opisem się dużo zastanawiałem. Do tego się nie może uczyć, to jest wiedza z 6 lat, więc... No ale jednak
Cały weekend przesiedziałam przed książkami. Egzamin szóstoklasisty ma na celu sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów ostatnich klas podstawówek. Do egzaminu musi przystąpić każdy. Ten, kto nie przyszedł na wtorkowy egzamin, nie otrzyma świadectwa i czeka go powtarzanie roku. Wyjątek stanowią te dzieci, które nie mogły pisać sprawdzianu z powodu choroby. Negatywny wynik egzaminu czy niska ilość zdobytych punktów, co najważniejsze, nie zamyka drogi do nauki w gimnazjum. Jeśli uczeń osiągnie maksymalną ilość punktów, a więc 40, no jest to pewnego rodzaju satysfakcja, ogromna satysfakcja. Natomiast jeśli ma 1 bądź 0, to przechodzi do gimnazjum, zdaje, kończy szkołę podstawową. Jest to warunek, przystąpienie do egzaminu jest warunkiem podjęcia dalszej nauki. Umiejętności badane przez sprawdzian to czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Testy trafią do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie będą sprawdzać je eksperci. Ich wyniki uczniowie poznają pod koniec maja. Niebawem z egzaminem zmierzą się uczniowie ostatnich klas gimnazjów. Będą dwa, w tym jedno bliźniacze. Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa. Mowa o rondach, jakie już niebawem pojawią się w Piotrkowie w ciągu drogi krajowej nr 91. Budowę w znacznej części sfinansuje Unia Europejska. Budowa jednego z trzech rond, jakie pojawią się w Piotrkowie na drodze krajowej 91, rozpoczęto już w ubiegłym roku. Obecnie prace na Wolborskiej, u zbiegu ulicy Wierzejskiej, Wyzwolenia i Rzemieślniczej wchodzą w decydującą fazę. Tutaj ruch okrężny obowiązywać będzie od lipca. Kolejne rondo, a dokładniej zespół rond bliźniaczych, pojawi się na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska i Śląska. Urzędnicy czekają na projekt oraz pozwolenia budowlane. Przeobrażenie skrzyżowania w ronda rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. Będzie to pierwsze takie rondo w Piotrkowie. Dzięki niemu na Krakówce ma być bezpieczniej. To są typowe rozwiązania i że kierowcy się nie plączą na takich rondach, nie gubią się, jeżdżą bardzo poprawnie, a więc w pewien sposób porządkujemy tutaj układ komunikacyjny. To lepsze rozwiązanie niż skrzyżowanie? Na pewno lepsze niż skrzyżowanie ze światłami i na pewno poprawia płynność ruchu. Ponieważ ostatnio ten temat był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa przy panu prezydencie, postanowiono zasięgnąć języka w innych miastach, gdzie takie ronda funkcjonują i jaka jest opinia i użytkowników, i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Także myślę, że w najbliższym czasie będziemy znać te opinie. Koszt budowy trzech rond to kwota blisko 9,5 miliona złotych. Gmina rozpoczęła inwestycję, finansując ją w całości z budżetu. Jednocześnie podjęto starania o dofinansowanie budowy ze środków unijnych. Takie przyznano miastu już w listopadzie ubiegłego roku. Kilka tygodni temu podpisano umowę. Jest to program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, to jest program ogólnopolski, działanie 8.2 dotyczące poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych i tutaj konkurowaliśmy nie tylko z miastami z województwa łódzkiego, ale z dużymi miastami, z miastami na prawach powiatu w całym kraju, takim jak Warszawa, Wrocław. Udało nam się znaleźć w gronie 10 miast, które zwyciężyły, doszły do finału i otrzymały dofinansowanie. Przebudowa skrzyżowań z budżetu miasta pochłonie nieco ponad 2 miliony złotych. Reszta, czyli 7 milionów 300 tysięcy, to przyznane unijne pieniądze. Część kwoty na konto Urzędu Miasta wpłynie niebawem. Reszta zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji. Jej finał, czyli otwarcie rond bliźniaczych na Krakówce, planowany jest pod koniec 2012 roku. Narodowy Spis Powszechny ruszył na dobre. Od 1 kwietnia przez internet można dokonać samospisu. Od piątku odpowiedzi na pytania zamieszczone w narodowej ankiecie będzie można podać rachmistrzom. Już w najbliższy piątek 45 rachmistrzów ruszy w miasto dokonać spisu powszechnego. Po raz pierwszy ankiety zostaną zapisane na specjalnym terminalu mobilnym. Dzięki niemu bezpośrednio po zebraniu danych przesłane zostaną one na serwer Głównego Urzędu Statystycznego. Spis podstawowy nie powinien zająć wiele czasu. Rachmistrz zada zaledwie 16 pytań. Pytania dotyczą imienia, nazwiska, należy podać PESEL, także narodowość, przynależność etniczną, no i to, czy zamieszkuje się w miejscu, w którym rachmistrz zastał osobę wywiadowaną od urodzenia, czy też nie.
Co piąty mieszkaniec został wybrany do badania pełnego, zwanym reprezentacyjnym. Ta ankieta zawiera już więcej punktów. Oprócz pytań podstawowych, rachmistrz poprosi o odpowiedzi na kolejnych 40 pytań. Nie musimy obawiać się, że podane dane osobowe przez spisujących zostaną wykorzystane w innym celu niż spis powszechny. Rachmistrza obowiązuje tajemnica. Aby mieć pewność, z kim rozmawiamy, a osoba przeprowadzająca wywiad nie jest oszustem, należy poprosić go o okazanie specjalnego identyfikatora. Jeśli to nie rozwieje naszych wątpliwości, pod numerem infolinii 800 800 800 można sprawdzić, czy dana osoba jest w spisie ankieterów. Proszę Państwa, chciałabym zaapelować, żeby nie obawiać się rachmistrzów. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby wśród osób, które zostały wybrane najpierw na kandydatów na rachmistrzów, a teraz są już rachmistrzami, były osoby godne zaufania. Spis powszechny jest pierwszym po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Ma on dostarczyć informacji m.in. o sytuacji zawodowej, osobistej czy ekonomicznej Polaków oraz scharakteryzować gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe w miastach czy wsiach. Spis jest obowiązkowy, odnowić udziału w nim nie można. Nie wszyscy jednak widzą sens organizacji ogólnopolskiej ankiety. Część z nas nie kryje obaw z nim związanych. Puści Pani rachmistrza do domu? A po co? Żeby spisał. A co? Ale co mi tam będzie spisywał? Jak nie ma co? Większość czasu mnie nie ma w domu, także ciężko mnie zastać. Zupełnie się nie obawiam. To jest normalny obowiązek każdego człowieka. Wpuścić do mieszkania rachmistrza. Oczywiście rachmistrz musi się wylegitymować, że jest rachmistrzem, bo jak nie, no to na pewno go nie wpuszczę. Uważam, że potrzebne są takie spisy, żeby było wiadomo, ile z nas jeszcze ludzi żyje, ile mieszka w danym mieście, ile się urodziło, ile zmarło i takie różne historie. Kto nie chce przyjąć rachmistrza, spisu można dokonać samodzielnie. Formularze dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Do zalogowania w systemie potrzebny będzie numer PESEL oraz NIP. W ten sposób samospisu dokonało już ponad 600 tysięcy Polaków. Ankieterzy mogą też zadzwonić do domu i drogą telefoniczną przeprowadzić wywiad. Spis powszechny potrwa do końca czerwca. A w informacjach piotrkowskich czas na sport. Grająca w trzeciej lidze Concordia Piotrków zdobyła wreszcie pierwsze punkty w rundzie wiosennej. Podopieczni Sławomira Majaka bezbramkowo zremisowali na własnym boisku z UKS SMS Łódź. Takie rozwiązanie nie zadowala jednak żadnej ze stron. Obydwie drużyny walczą bowiem o utrzymanie. Sobotni mecz lepiej rozpoczęli goście. W szóstej minucie groźnym strzałem na bramkę strzeżoną przez Konrada Przybylskiego popisał się Mateusz Cholewiak. Piotrkowski golkiper zdołał jednak złapać piłkę. W 17 minucie w podobny sposób bramkę mogli zdobyć piotrkowianie. Z rzutu wolnego uderzał Daniel Szymczyk. Michał Kołba z trudem wybił piłkę na rzut rożny. 3 minuty później zamieszanie w polu karnym gości próbował wykorzystać Jan Karp, ale bramkarz łódzkiej drużyny ostatecznie przechwycił piłkę. W 25 minucie goście przeprowadzili składną akcję. Mateusz Cholewiak podał do Dariusza Dolewki, lecz ten strzelił wprost w piotrkowskiego bramkarza. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Początek drugiej części meczu przyniósł dwie dogodne sytuacje zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Najpierw prosto w piotrkowskiego bramkarza uderzył Tomasz Kowalski. W odpowiedzi na bramkę łódzkiej drużyny strzelał Mariusz Zaor. Piłka przeleciała jednak tuż obok słupka. W 55. minucie spotkania piotrkowianie mogli objąć prowadzenie, ale Kajode zamiast podać do lepiej ustawionych w polu karnym kolegów postanowił strzelać i chybił. W 69. minucie przed szansą zdobycia gola ponownie stanął Mariusz Zaor. Ostatecznie uderzył jednak w bramkarza. Od tej pory zarówno jedna, jak i druga drużyna nie mogła stworzyć żadnej groźnej sytuacji, aż do 90. minuty, gdy zespół gości przeprowadził kontratak zakończony strzałem Adriana Łódzkiego. Skuteczną interwencją popisał się w tej sytuacji Konrad Przybylski. Pomimo doliczonego czasu gry żadnej z drużyn nie udało się zdobyć zwycięskiego gola. Po tych wcześniejszych dwóch meczach broniłem zespołu, ponieważ złożyły się na to różne czynniki, natomiast w tym meczu nie mogę podejść do niestety. Sama chęć, powiedzmy, odniesienia zwycięstwa w tym meczu zupełnie nam nie wystarczała. Wydaje mi się, że zespół SMS-u na pewno z przebiegu całego spotkania był słabszym zespołem, ale wynik jest taki, jaki jest. Dla nas bardzo niekorzystny, ponieważ dla nas tylko
trzy punkty dawały jakąś jeszcze to szansę, powiedzmy, w tej walce o utrzymanie. Masę błędnych podejmowanych decyzji, szczególnie przez linię ofensywną, spowodowało też, że my oddajemy strzały gdzieś z 50 metrów, to nie ma w ogóle sensu powodzenia, a sytuacje, które możemy spokojnie to rozstrzygnąć na swoją korzyść, no szukamy innych to rozwiązań, a takie sytuacje, jakie miał Mariusz czy Kajodę, no to nie można się zachować aż w taki sposób samolubny. To jest gra zespołowa, a nie szachy. No ten punkt dzisiaj, powiedzmy pierwszy w tej rundzie, jednak on nie jest zwycięzcą, jest dla nas porażką. Był to mecz dwóch drużyn, które bronią się przed spadkiem. Myślę, że ten wynik nie zadowala nikogo, ani Concordii, ani nas, ponieważ przeciwnicy, jak słyszymy, w pozostałych meczach wygrywają, także podejrzewam, że walka w naszym przypadku będzie trwała jeszcze parę spotkań i się wszystko już okaże. Natomiast ten remis w przypadku przeciwnika, myślę, że niestety wskazuje go na to, że w przyszłym roku będzie grał w czwartej lidze. Co jest bardzo prawdopodobne, to był trzeci mecz rundy wiosennej. Wszystkie z nich Concordia rozegrała na własnym stadionie. Nie wykorzystała jednak atutu własnego boiska, zdobywając zaledwie jeden punkt, a o kolejne będzie jeszcze trudniej. W następnej kolejce piotrkowska drużyna zmierzy się bowiem z zajmującym piąte miejsce w tabeli MKS Kutno. W 19. kolejce klasy okręgowej piotrkowska Polonia wygrała 3-1 z Grabką Grabica. Losy tego meczu rozstrzygnęły się w zasadzie w pierwszej połowie. Poloniści od początku spotkania przejęli inicjatywę. Już w drugiej minucie meczu zagotowało się pod bramką piłkarze z Grabicy. Lech Świstak groźnie uderzył z rzutu wolnego, bramkarz gości złapał jednak piłkę. W 8 minucie Polonia przeprowadziła kolejną groźną akcję. Ireneusz Komar prostopadle podał do Dawida Nowaka, ten jednak skiksował. W 16 minucie piotrkowscy piłkarze byli bardziej skuteczni. Do rzutu wolnego podszedł Robert Grzesiuk, kapitan Polonii ładnym technicznym strzałem pokonał bezradnie interweniującego Mateusza Pałupskiego. W 22 minucie poloniści przeprowadzili podręcznikową wręcz akcję, rozpoczętą przez wspomnianego już Roberta Grzesiuka, który podał piłkę na prawą stronę boiska do Dawida Nowaka. Ten idealnym podaniem obsłużył Tomasza Durę, który bez problemów umieścił piłkę w siatce. W 30 minucie mogło i powinno być 3-0. Ireneusz Komar kapitalnie podał do Tomasza Dury. Ten chciał przelobować bramkarza, ale przerzucił piłkę nad bramką. To, co nie udało się polonistom, udało się ich rywalom. W 36 minucie sędzia podyktował rzut wolny dla zespołu z Grabicy. Do piłki podszedł Łukasz Król i uderzył ją tak, że skozłowała tuż przed piotrkowskim bramkarzem i wpadła do siatki. Do końca tej części meczu wynik nie uległ już zmianie. W drugiej połowie na listę strzelców ponownie wpisał się Tomasz Dura, który ustalił wynik spotkania na 3-1. Przede wszystkim założyliśmy, że właśnie musimy zdominować, musimy agresją, determinacją pokazać, że nam zależy bardziej. No i to nam się udało i to przyniosło później efekt. Myślę, że to, że trenujemy dużo z piłkami na treningach, właśnie to później procentuje po prostu, że chłopaki czują piłkę coraz bardziej. Myślę, że tak jak mówiłem już ostatnio, tydzień, dwa i będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Dzięki temu zwycięstwu Polonia wyprzedziła Grabicę i awansowała na 8 miejsce w tabeli. Traci do liderującego Włókniarza Moszczenica 24 punkty. Kolejnym rywalem piotrkowskiej drużyny będzie Mechanik Radomsko. Koszykarze uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego Piotrkowia wygrali turniej strefowy, będący początkiem zmagań o wejście do drugiej ligi męskiej. Oprócz piotrkowskiej drużyny w turnieju, który odbywał się w hali sportowej piotrkowskiego zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4, wzięły udział także ŁKS Łódź, Noteć 2020 Inowrocław i Domino Inowrocław. Piotrkowia pokonała każdą z tych drużyn. W piątek podopieczni trenera Piotra Piątkowskiego rozgromili 71-48 ŁKS Łódź. W sobotę piotrkowska drużyna nie dała szans zespołowi Noteć 2020 Inowrocław, pokonując drużynę z województwa kujawsko-pomorskiego 85-66. Te dwa zespoły pokonali także koszykarze z zespołu Domino Inowrocław. Dlatego o pierwszym miejscu w turnieju zdecydował ostatni mecz pomiędzy gospodarzami a wspomnianym zespołem Domino Inowrocław. Pierwszą kwartę 12-15 wygrali co prawda koszykarze gości, ale podczas kolejnych UMKS przejął inicjatywę i stopniowo zwiększał przewagę punktową. Ostatecznie piotrkowianie wygrali ten mecz 68-52.
Jak widać, każde ze spotkań rozegranych przez Piotrkowian kończyło się prawie 20-punktowym zwycięstwem tej drużyny. No bardzo się cieszę właśnie, mówiłem o tym do zawodników w szatni, że bardzo się cieszę, że właśnie udowodniliśmy, że no nie tylko ściany nam pomagały, ale no jesteśmy lepsi zdecydowanie, bo 20 punktów to jest różnica już wyraźna. W tamtym roku na podobnym turnieju właśnie w Inowrocławiu przegraliśmy 26 punktami, no teraz udowodniliśmy, że jesteśmy jednak lepsi. Podczas wszystkich spotkań piotrkowską drużynę dopingowała licznie zgromadzona publiczność, co wyraźnie jej pomogło. Wiedzieliśmy, że przyjadą dobre zespoły na dobrym poziomie, ale byliśmy o wiele lepsi i pokazaliśmy im, że Piotrkowa potrafi grać w kosze. Muszę podziękować kibicom za liczne przybycie, no, dziękujemy bardzo. No i postaramy się, jak będzie u nas, postaramy się wygrać ten turniej. W całym kraju odbyło się 8 turniejów strefowych, w których wystartowały 32 drużyny. Do następnej fazy rozgrywek awansowało 16 z nich. Teraz te drużyny zmierzą się w kolejnych zawodach, z których do dwóch finałowych awansuje 8 zespołów. W drugiej lidze zagra ostatecznie 6 z nich. Najbliższy turniej z udziałem Piotrkowian odbędzie się za 2 tygodnie. W tej chwili nie wiadomo jednak, gdzie i z kim będą wówczas rywalizować. Przedstawiciele klubu zapowiadają jednak, że będą się starać o jego organizację. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Nasz kolejny serwis w piątek. Do zobaczenia.